Cześć kochani, witam Was w naszym laboratorium, w którym dzisiaj będziemy badać jajka, co się z nimi dzieje i jakie skrywają tajemnice. Ale ja też powiem, dzień dobry, tacy. Super, cześć kochani. Do tych eksperymentów potrzebujecie przede wszystkim jajeczka, tak? Mam nadzieję, że znajdziecie takie w lodówce. Tak. Kochani. I te zapałki. Oczywiste, a zapałki też będą, ale to tajemnica. Ja to ciekać. Do pierwszego eksperymentu, kochani, potrzebujecie właśnie jajeczek. Tak, powiesz zaraz. Już się przywitałeś. Potrzebujecie jajeczek. Uwaga! Jedno jest surowe, drugie ugotowałam. Piotruś też takie dostanie. Tu masz, proszę. Takie jeszcze ciepłe z garnuszka. I drugie surowe. I teraz uwaga, kochani. Jeżeli będziecie mieli już takie ugotowane, możecie sprawdzić, które z tych jajeczek jest lżejsze, a które cięższe. Teraz Piotruś sprawdzi może, które z jajeczek jest cięższe. Weźmiesz je dwa do rączki? Spróbuj. Ło, te jest gorące jeszcze, tak? A te jest lekkie czy ciężkie? A spróbuj, czy ono wydaje jakiś dźwięk do uszka, tak delikatnie. O, słyszysz coś tam? Taki malutki dźwięk. A te drugie jajeczko? O, jest gorące. Zrobimy jeszcze taki, kochani, eksperyment, że weźmiemy dwa jajeczka do rączki i zakręć najpierw te zimne jajeczko, surowe. Zakręć. I te drugie ugotowane. Wow! Pokręcę surowym i ugotowanym. Które się lepiej kręci? Jo, jasne. Mam nadzieję, kochani, że uda Wam się pierwszy eksperyment i zaraz przechodzimy do drugiego. Kochani, przechodzimy do drugiego eksperymentu, w którym zbadamy, czy jajko umie pływać. Kura nie umie, ale zobaczymy, jak sytuacja wygląda z jajkiem. Potrzebujemy miski, wlewamy wody. Wlejesz, Piotruś? Tak, wleję. No to wlewamy. Moim pomocnikiem. No oczywiście, najlepszym. Dużo jest tej wody. Wlej ile. Ile się uda. Super. Dużo. Pięknie, zakręcamy i wrzucamy delikatnie jedno jajeczko do wody. Delikatnie, tak? O. Tylko jest duże. Jajeczko powinno opaść na dno. Jeżeli opadnie na dno, to oznacza, że jajeczko jest świeże. Nieświeże jajeczko unosi się do góry. Co się stało z naszym jajeczkiem? Opłynęło na dno. Super! Teraz możemy sprawdzić, co się stanie z jajkiem, jeżeli dodamy soli. Dolej jeszcze wody, misiu. Super. Okej. Jajeczko nasze świeżutkie dalej jest na dnie, a sprawdzimy, co się stanie, jak dodamy do niego sól. Sypiemy sól i to tak na bogato. Sypiemy. Dużo tej soli będzie potrzeba. Dużo, dużo. Nasza woda będzie troszkę tak jak morska słona woda. Wezmę sobie drugą łyżeczkę. Zaczniemy mieszać. Ty dodawaj jeszcze, misiu. I nasze jajeczko będzie pomalutku, kochani. Super. Będę sobie patrzeć, jak ja pomogę mamie. No jasne, że wszyscy zobaczą. Spokojnie, mieszaj delikatnie. Jak, kochani, widzicie, jeżeli dobrze wymieszacie i rozpuścicie sól, to na pewno Wasze jajeczko zacznie pływać. Teraz będzie kolejny eksperyment. Sprawdzimy, koniecznie, sprawdzimy, czy takie jajko damy radę zmieścić tutaj. No, sprawdzaj. Tylko delikatnie. Delikatnie, ok, żeby go nie złamać. Czekaj, czekaj, misiek, bo nam się zablokuje. Poczekaj. O! Jest inny sposób, ale tylko, kochani, do zabawy z dorosłymi. Bo jak wiemy, z zapałkami nie ma żartów, prawda? Kochani, pamiętajcie, że z ogniem nie ma zabawy, więc zapaloną zapalniczkę wrzuca na pewno ktoś dorosły. Wrzucamy jajeczko i czekamy, czy to jajko wejdzie, czy nie wejdzie.
Udało się! Ale jak my je wyciągniemy, co? Kochani, ten eksperyment będzie bardzo szybki, ale na jego efekt będziemy musieli czekać aż 24 godziny. Potrzebujemy tylko słoik i lejemy ocet. Tutaj mamy ocet, kochani, lejemy. O, no, sporo tego octu. Lejemy dużo, dużo, cały słoik. Kochani, mamy już pełen słoik octu. Teraz delikatnie wkładamy. Wkładamy delikatnie. Zanurzamy jajeczko, pięknie. Przykrywamy talerzykiem i zostawiamy na 24 godziny. A po 24 godzinach czeka na Was jajeczna niespodzianka. Nie uwierzycie, co znajdziecie w słoiku. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą zabawę. Mam nadzieję, że przyłączycie się do zabawy i pobawicie się ze mną. I koniecznie pokażcie mi zdjęcia jajeczek, jeżeli Wam się udadzą. Miłej zabawy i pracy. Pa!